Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym podpisaniu umów. Tak naprawdę to chyba pierwszy po takim dużym nowym roku, po świętach. Dzisiaj podpiszemy umowy na unijne dofinansowanie między innymi pływanie w ząbkach, wdrożenia efektu w urzędach na Bochowie i Rydnie oraz przychodni na Warszawskiej Białołęce, a także utworzenie internetowej platformy współpracy dla przedsiębiorców z Mazowieckiego Klastra ICT. Witam serdecznie, są z nami szanowni wicemarszałkowie, wicemarszałek Marcin Kierwiński, wicemarszałek Krzysztof Grzegorz-Szałkowski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak Pani Rzecznik zapowiedziała, wracamy do takiego tradycyjnego podpisywania umów na dofinansowanie europejskie. Rzeczywiście to pierwsza taka znaczna zbitka liczby projektów w tym roku. Od tego tygodnia wracamy do tej tradycji, która miała miejsce w zeszłym roku. Mam nadzieję, że liczba tych umów będzie sukcesywnie wzrastać, bo właśnie zwiększenie poziomu kontraktacji to główne wyzwanie, które stoi przed nami jako samorządem województwa i przed Mazowieckim jednostką wdrażania programów unijnych. Dzisiaj podpisujemy 5 projektów. Jeden projekt z zakresu turystyki, z zakresu działania 6.2, budowa centrum turystyki. Pływalnia, tak naprawdę centrum sportowego w Ząbkach, projekt duży, prawie 15-milionowy, całkowita prawie 20 milionów całkowita wartość projektu, 13 milionów dofinansowania europejskiego. Bardzo ciekawy projekt, który wpisuje się też w to, już są jednym z centrów pobytowych na 2012, także myślę, że ta pływalnia szybko zostanie wybudowana i będzie również w ramach rangi Ząbek jako centrum pobytowego będzie wykorzystywana. 3 umowy z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, usług, tak jak Państwo wiecie, Komisja Europejska i Fundusze Europejskie przykładają znaczną wagę do tego typu projektów, do projektów, które chyba też mają nas w ten 21 wiek. I jeden bardzo ciekawy projekt, też można powiedzieć z zakresu informatyki, to znaczy w ramach działania 1.6 wspierania powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnych, projekt Mazowieckiego Klastra ICT, powiedziałbym, będzie za zadanie zbudowanie takiej internetowej, elektronicznej płaszczyzny komunikacji pomiędzy podmiotami wchodzącymi z klastra. Ja zwracam uwagę szczególnie właśnie na ten projekt, chociaż wszystkie oczywiście te projekty są bardzo ciekawe, bo to jeden z pierwszych projektów w ramach działania 1.6, jeden z pierwszych umów, którą podpisujemy. Ja przede wszystkim gratuluję beneficjentom, bo przejście tej trudnej drogi do uzyskania dofinansowania europejskiego to naprawdę taki znak, że te projekty, które zostały złożone, to projekty dobre, potrzebne i we właściwy sposób przygotowane. Życzę szybkiej realizacji i szybkiego rozliczenia, bo połowa sukcesu to uzyskanie dofinansowania, natomiast ta druga część to rozliczenie, szczęśliwe ukończenie inwestycji i rozliczenie, czego wszystkim beneficjentom, którzy dzisiaj podpisują umowy, serdecznie życzę. Całkowita wartość projektu to 1,3 miliona złotych, kwota dofinansowania to ponad 1 milion
zakłada utworzenie specjalnej platformy internetowej umożliwiającej przedsiębiorcom zarządzać oraz ICT komunikacji online. Pozwoli ona między innymi na zarządzanie. Thank you.